tym odcinku odwiedziliśmy firmę NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej, która działa na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dąbrowski zakład zajmuje się produkcją filtrów cząstek stałych do silników diesla, a my pokażemy, jak wygląda praca na stanowisku inżyniera utrzymania ruchu w jednym z najbardziej zautomatyzowanych zakładów w regionie. Zapraszam. Zakład w Dąbrowie Górniczej, należący do międzynarodowego koncernu NGK Insulators, produkuje elementy ceramiczne DPF-y z węglika krzemu, bardzo ważne elementy układów wydechowych samochodów osobowych jeżdżących po całym świecie. Zakład został wybudowany w 2016 roku, a pierwsza produkcja uruchomiona już na początku 2017 roku. Zatrudniamy około 700 pracowników, ale w planach mamy dotrudnienie dalszych 500. Obecnie najbardziej poszukujemy stanowisk produkcyjnych, ale też stanowisk obsługi technologicznej. Skupiamy się na inżynierach utrzymania ruchu. Potrzebujemy automatyków, elektryków i mechaników. Znajdujemy się przy tablicy testowej. Służy ona do sprawdzania, testowania różnego rodzaju rozwiązań, oprogramowania, testowania oprogramowania, które wcześniej zostało przygotowane. Po prawej stronie znajdują się elementy wykonawcze, które zostały w odpowiedni sposób zaprogramowane. Mamy tutaj program odpowiedzialny za sterowanie tymi urządzeniami. Po jego uruchomieniu nastąpi aktywacja tych modułów i zaczną one pracować. W ten sposób będziemy mogli sprawdzić, czy one pracują w sposób prawidłowy, odpowiedni, czy one nadają się do instalacji na maszynie. Do podstawowych obowiązków inżyniera automatyka i mechanika przede wszystkim należy diagnostyka i usuwanie bieżących awarii, analiza raportów, planowanie działań naprawczych, korekcyjnych.